szpitalu wojewódzkim w Tychach zmarł 83-letni mężczyzna. To pierwsza ofiara koronawirusa na Śląsku, a ósma w kraju. Mężczyzna miał przez kilka dni kontakt z obywatelami Holandii. Trafił do szpitala w sobotę późnym wieczorem w poważnym stanie, z niewydolnością oddechową. Zmarł w niedzielę rano. Wiadomo, że miał choroby współistniejące. Stan tego chorego był trudny od samego początku, dlatego że wiemy doskonale, że jeżeli pacjent jest obciążony wiekiem i chorobami układu krążenia, wszelkie przebiegi chorób infekcyjnych zagrażają życiu. Natomiast pozostali pacjenci są w stanie dobrym. Z kolei żona zmarłego mężczyzny przebywa obecnie w domu, a pozostałe osoby z jego rodziny zostały skierowane do szpitala na badania. Obecnie w szpitalu, który został przekształcony na szpital zakaźny, znajduje się 30 pacjentów, z czego u 9 potwierdzono koronawirusa. Szpital jest przygotowany do przyjęcia około 200 osób. Oczywiście w różnej konfiguracji. My musimy pamiętać o tym, że część pacjentów musimy izolować, część pacjentów możemy łączyć, czyli kohortować. W zależności od tego, jak się rozwinie ta epidemia, tak będziemy dostosowywać szpital. Oczywiście mamy jakąś ograniczoną możliwość, jeśli chodzi o pomieszczenia, o łóżka i też będziemy jakby tutaj uzależniać liczbę pacjentów od miejsc respiratorowych. Tylko do poniedziałku rano w województwie śląskim odnotowano ponad 70 przypadków koronawirusa. W całym kraju zarażonych jest około 700 osób. Tysiące osób w kwarantannie domowej w województwie śląskim, jednak okazuje się, że nie jest tak łatwo się jej poddać, bo nie wszystko działa tak jak powinno. Mieszkanka Orzesza wróciła w sobotę z Niemiec. Chciała skorzystać z nowej rządowej aplikacji kwarantanna domowa, ale mimo wielu prób jej się nie udało. Żeby mi czasem nie przedłużono kwarantanny, więc wydzwaniałam. Zaczęłam od numeru 112. Dowiedziałam się, że mam się zgłosić do sanepidu, kazano mi dzwonić do sanepidu w Katowicach. Zadzwoniłam do sanepidu w Katowicach, tam pani powiedziała, że zapytała o adres, gdzie mieszkam, no i skierowała mnie do sanepidu w Tychach. Tam zadzwoniłam i tam pani wzięła ode mnie wszystkie dane, zarejestrowała mnie i powiedziała, że będzie mnie ewentualnie odwiedzał policjant, a z aplikacją jest problem. Komentarze w sieci też nie pozostawiają złudzeń. Korzystanie z aplikacji kwarantanna domowa to nic przyjemnego, dlatego cała odpowiedzialność za sprawdzanie, czy poddani kwarantannie domowej faktycznie w domach siedzą, spada na policjantów. Na razie jest już ponad 8 tysięcy adresów do skontrolowania na Śląsku, a ich liczba będzie rosła. Ta liczba stale rośnie, dlatego też bardzo angażujemy się w rozpropagowanie informacji na temat aplikacji też na granicach, bo oczywiście w tym działaniu wspomagamy Straż Graniczną, ale na granicach obywatele naszego kraju, którzy wracają do Polski, otrzymują takie ulotki. Policja zachęca do korzystania z aplikacji, ale produkt udostępniony przez Ministerstwo Cyfryzacji na razie pozostawia wiele do życzenia. Pocieszający jest fakt, że do tej pory z 8 tysięcy tylko około 30 razy funkcjonariuszom nie udało się skontaktować z osobami poddanymi kwarantannie. Pojawiły się informacje, że do wielu mieszkańców województwa śląskiego miały przyjść SMS-y i wiadomości w mediach społecznościowych, które informowały o tym, że wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał zarządzenie, według którego z helikopterów miały zostać zrzucone środki dezynfekujące. Taki SMS informował także o tym, że mieszkańcy powinni w tym czasie zamknąć okna, aby te środki nie zaszkodziły ich zdrowiu. Te informacje wczoraj wieczorem Jarosław Wieczorek zdementował na swoim profilu facebookowym. Dementują je także pracownicy Urzędu Wojewódzkiego i apelują, aby nie wierzyć w kolejne fake newsy. Jeżeli chcemy znaleźć prawdziwe, rzetelne informacje, szukajmy przede wszystkim w internecie, ale na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz mediach społecznościowych właśnie Urzędu oraz Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka. Tam znajdą Państwo wszystkie prawdziwe, rzetelne informacje. W ostatnich dniach pojawia się całkiem sporo fake newsów na temat koronawirusa. Urzędnicy jednak apelują, korzystajmy tylko z tych oficjalnych źródeł, które przekazują sprawdzone informacje. Z Katowic Paweł Jędrusik, Silesia Flash. Problemy z koronawirusem to także problemy z dostaniem się do dentysty. W obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa wielu lekarzy stomatologów zamknęło swoje gabinety. Identyfikujemy się z zagrożeniem i wiemy, że nasza specyfika pracy w dużym stopniu może powodować zakażenia pacjentów między sobą, bo jednak w trakcie naszej pracy ten aerozol tak zwany biologiczny, który wytwarza się podczas pracy z pacjentem,
podczas używania turbiny, strzykawki i wszystkich innych urządzeń, no w dużym stopniu powoduje znaczne zagrożenie zarówno lekarza, jak i pacjentów. Na razie nie ma obostrzeń, które nakazują stomatologom zamykanie gabinetów. Są jednak zalecenia, aby pacjenci przekładali tzw. wizyty planowe, czyli te, które mogą jeszcze poczekać. W przypadku stanów nagłych i bólowych powinni skontaktować się ze swoimi lekarzami, a ci powinni umożliwić im zrealizowanie wizyty, ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Stomatolodzy wystosowali także apel do strony rządzącej z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tzw. opieki stomatologicznej doraźnej. Zamknięte place zabaw i siłownie zewnętrzne nie wszystkich odstraszają, dlatego Sosnowiec będzie karał za wyjście na ich teren. Pracujemy w tej chwili nad zarządzeniem i uchwałą, która nakładałaby mandaty karne za nieprzestrzeganie zakazu używania z placów zabaw, z siłowni i innych urządzeń, które należą do miasta, są w tej chwili zamknięte. Tak mówił wczoraj prezydent, a już dzisiaj podpisał zarządzenie wprowadzające nowy zakaz. Takiej potrzeby nie widzą Katowice, choć mieszkańcy w mediach społecznościowych udostępniają zdjęcia takie jak te. Kiedy pogoda dopisuje, to nagle okazuje się, że szeroko promowana akcja Zostań w domu już do wielu osób nie trafia. Wierzymy, że te działania pozwolą tutaj mocno obniżyć frekwencję w tych miejscach, bo to w trosce o zdrowie i życie nas wszystkich tutaj apelujemy i wierzymy w rozsądek katowiczan. Natomiast jeżeli chodzi o karanie tutaj, jeżeli jakiekolwiek decyzje miałyby zapaść, to liczymy, że zapadną na szczeblu rządowym. Władze sąsiedniego miasta nie czekały na odgórne rozwiązania. Ten przepis obowiązywał będzie od najbliższego wtorku, od 24 marca. Oczywiście, żeby dać czas naszym mieszkańcom do tego, żeby do niego się dostosować, przyzwyczaić, w pierwszym tygodniu będziemy chcieli nie stosować żadnych kar. Jeszcze przez tydzień, licząc od jutra, sosnowieccy strażnicy miejscy nie będą karać. Jednak później za złamanie zakazu grozić będzie nawet do 500 zł mandatu.